Teraz remont kościoła świętego Piotra i Pawła w Gdańsku, który dobiega końca. Po ubiegłorocznym pożarze zniszczeniu uległa część poddasza, ale odkryto także istotne wady konstrukcyjne. Koszt naprawy to 1 700 000 zł, z czego 300 tysięcy wyłożyły władze Gdańska, a resztę pokryło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2 czerwca ubiegłego roku poddasze gdańskiego kościoła świętych Piotra i Pawła stanęło w płomieniach. Na szczęście pożar udało się szybko opanować, ale wschodnia więźba dachowa została poważnie naruszona. Dziś usuwanie szkód zmierza ku końcowi. Widzieliśmy ten dramat prawie 1,5 roku temu. Byłem tu osobiście wtedy zaraz po pożarze z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim i od razu oczywiście podjęliśmy decyzję, że trzeba uruchomić szybkie prace ratownicze i uruchomić po temu fundusze. Mieliśmy tutaj kilka zespołów specjalistycznych, które pomogły w najpierw określeniu szczegółów tego przedsięwzięcia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał niemal natychmiast nakaz, który został wydany na podstawie specjalistycznej ekspertyzy jednego z profesorów Politechniki Gdańskiej. Ekspertyza wykonana była w pośpiechu, dyktowanym potrzebą zabezpieczenia zabytku. Trzeba więc było wykonać dokładny trójwymiarowy skan uszkodzonego fragmentu kościoła i na jego podstawie planowano dalsze prace. Odkryto przy okazji uszkodzenia, które w 2 innych gdańskich świątyniach nieomal doprowadziłyby już do katastrofy. Jak się okazało, ten kolos z cegły boryka się z podobnymi problemami konstrukcyjnymi, które spotkały kościół dominikanów, kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja, ratowany również dzięki szybkiej interwencji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła to, nie licząc katedry leżącej wówczas daleko za miastem Oliwie, 5. najstarszy kościół w Gdańsku. Od XVII wieku służył kalwinom, którzy zaczęli dostosowywać go do potrzeb swojego kultu. Wiele dzieł sztuki uratowały wówczas gorące protesty gdańskich luteran i katolików. Po II wojnie światowej wrócił w ręce tych ostatnich i dziś służy między innymi Ormianom. Również jest to ważny kościół dla przybyszów z Kresów. Tutaj mamy kult Matki Boskiej Stanisławowskiej, przeniesiony właśnie ze Stanisławowa. I to jest żywy ośrodek życia religijnego 2 obrządków, i rzymskokatolickiego, i ormiańskiego. Przy okazji odkryto przybliżoną datę poprzedniego remontu. Pod belkowaniem odnaleziono bowiem gazety z lat 60., m.in. Trybunę Ludu i Tygodnik Powszechny. Paradoksalnie pożar pozwolił na odtworzenie oryginalnej bryły świątyni zakłóconej podczas powojennej odbudowy. Mamy tutaj wielkie szczęście, proszę Państwa, nie zobaczycie Państwo dzisiaj tego, ale nad nawą północną zachowała się autentyczna 500-letnia więźba dachowa, którą szczęśliwie udało się uratować. W czasie ekspertyzy wykryto też prawdopodobną przyczynę pożaru. Okazało się, że w kościele zagnieździły się kuny. Prawdopodobnie jedno ze zwierząt przegryzło kable i doprowadziło do zwarcia. Kościół świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, który został odremontowany po pożarze w ubiegłym roku. Jednak w trakcie tego remontu okazało się, że nadpalone poddasze prezbiterium to najmniejszy z problemów. Świątynia ma bowiem poważne uszkodzenia konstrukcyjne. Podczas remontu nadpalonego poddasza obficie korzystano z najnowszych zdobyczy techniki. I właśnie to przyczyniło się do wykrycia znacznie poważniejszych problemów. Pierwszy koszmar konserwatorzy przeżyli, oglądając nagrania z drona. Okazało się bowiem, że najwięcej pracy wymaga dach i więźba nie nad prezbiterium, a nad główną nawą kościoła. Szczególnie oszczędnie stosowano zapinki. Mało tego, rozstaw łacenia wskazuje na błędne rozmierzenie i faktycznie błąd w konstrukcji kalenicy. To wszystko przez te lata zaczęło się nawarstwiać. To poważny problem. Pod dziurami w pokryciu dachu gromadzi się woda i znacząco osłabia całą konstrukcję. Zabytkowe belki zwyczajnie gniją. Bardzo silny wiatr i siła ssąca wiatru wyrywała wręcz dachówki przez te kilkanaście lat z kluczowego, newralgicznego miejsca dachu, kalenicy. To wywołało korozję biologiczną. Podczas prac remontowych przeprowadzono trójwymiarowy skan budynku.
Częściowo obejmuje on także wnętrze kościoła i tutaj pojawił się kolejny problem. Ściany świątyni pękają. Dzieje się to samo, co działo się w kościele świętego Mikołaja, w kościele świętego Bartłomieja, a wiele lat temu w kościele świętego Jana. To niemal ostatni moment, żeby przeprowadzić akcję ratunkową. Kościół świętego Piotra i Pawła musi być uratowany. Jest to jedna z najcenniejszych pamiątek historycznych, która decyduje o wizerunku Gdańska. Pamiętajmy, że sylweta historycznego centrum Gdańska tworzona jest przede wszystkim przez dominanty, na które składają się świątynie. Konserwatorzy starają się o uzyskanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego funduszy na ratunek dla jednego z ważniejszych gdańskich zabytków.